Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj Państwa i moim gościem jest Damian Badura, właściciel Wyższej Szkoły Jazdy DB Damian Badura. Dokładnie tak. Cześć Damian. Cześć Maciek. Dlaczego wyższej? Dlaczego wyższej? Myślę, że wyróżniamy się na terenie i lokalnym, i ogólnopolskim, stąd też taka nazwa Wyższa Szkoła Jazdy. Chcemy się wyróżniać. Chcemy być inaczej, innowacyjnie, bezpiecznie. Okej. Okay. Czyli zaczynamy od kierunku na najbliższe rondo. Proszę uprzejmie, nic ja oceniam? To... Pewnie już bym oblał. Ale o, widzisz, ale spróbuję. Dobra, powiedz mi, ale powiedziałeś inaczej, czyli jak szkolicie? Szkolimy przede wszystkim wedle własnego autorskiego programu DBS System, który to składa się z kilkunastu modułów, dokładnie 12. I każdy z tych modułów musi być przez naszego kursanta zaliczony. Na samym końcu jest egzamin wewnętrzny, weryfikujący jego wiedzę, czy to na pewno jest dobrze przygotowany do jazdy w ruchu miejskim. Tak naprawdę nie uczymy sztampowo pod egzamin, nie uczymy tras egzaminacyjnych, bo myślę, że nie jest to zupełnie potrzebne. My uczymy człowieka przede wszystkim przeżyć na drodze. Chcielibyśmy, żeby on dobrze sobie poradził za kołem kierownicy zarówno w Warszawie, w Berlinie, w Gorzowie, jak i na jakichś małych, lokalnych dróżkach. A żeby tak mógł bezpiecznie jeździć, to musi mieć przede wszystkim kształtowane dobre nawyki. Musi wiedzieć, na czym polega taktyka jazdy, technika jazdy. I uważam, że to jest właściwy cel. Okej, to na drodze przeżyć to jest jedno, a zdać egzamin to jest drugie. To jak jest tą zdawalnością u was? Zgadza się. Ja uważam, że jeżeli ktoś dobrze jeździ, czy jest przygotowany do jazdy bezpiecznej w ruchu miejskim, to tak naprawdę egzamin państwowy to jest tylko i wyłącznie taki wycinek z jego całej kariery motoryzacyjnej w życiu. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, znamy wszyscy zdawalności boardów w Polsce. Te zdawalności są bardzo niskie, one pasują się kilkadziesiąt procent, 25-30% w porywach. Lepsza zdawalność jest na ścianie wschodniej, troszkę gorsza jest na ścianie zachodniej. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast proszę mi uwierzyć, miałem również praktykę czas temu egzaminatorską i wiem, jak ci ludzie, kursanci są źle przygotowani do jazdy. Oczywiście stres jest stresem. Źle przez instruktorów. Trochę nie powinienem tego mówić, bo to moje poletko. Bo to koledzy z branży, koleżanki. Natomiast prawdą jest, że nie wszyscy instruktorzy przykładają się do tego, ażeby w sposób właściwy nauczyć adepta poruszania się po drodze. Na czym najczęściej podczas egzaminu polegają kursanci? Egzamin należy podzielić na dwie fazy. Pierwsza faza to jest plac manewrowy, druga faza to jest ruch miejski. Już oblałem, nie? Nic z tego pasa. Nie, jest to dopuszczalne jak najbardziej, ponieważ miałeś oznakowanie pionowe i poziome przed skrzyżowaniem dopuszczające z tego pasa ruch zjazd skręt. Okay. Natomiast wracając do tematu, na placu manewrowym można już polec na drugim zadaniu, czyli pełna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Tak? Zdarza się, że naprawdę jeszcze gra instruktorów uczy tej jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu. Jakieś dziwne schematy, ludzie liczą pachołki i myślę, że to nie o to chodzi, ponieważ ja zawsze tłumaczę kursantowi, jeżeli chcesz nauczyć się dobrze tego łuku, to wyobraź sobie, że jesteś w jakiejś ciasnej, pokierunkowej ulicy osiedlowej, gdzie jest prosta i jest łuk. Z prawej strony i z lewej strony równolegle są zaparkowane samochody i nagle na sygnale wyjeżdża straż pożarna, tak? I musisz teraz tej straży pożarnej umożliwić przejazd, a więc musisz się odsunąć, musisz odjechać do tyłu. No i w tym momencie nie będziesz miał ani żadnych pachołków, ani żadnych linii. Masz do dyspozycji lusterka zewnętrzne, wewnętrzne, tylną szybę i musisz sobie w jakiś sposób poradzić. I uważam, że takie racjonalne podejście do sprawy, takie codzienne podejście do sprawy powoduje, że ten kursant zaczyna rozumieć, na czym polega zadanie. Nie liczy pachołków, w tym stresie później może coś mógł nie wyjść, tylko po prostu rozumie, że musi się przemieścić samochodem z punktu A do punktu B. Okej, okay. Dojeżdżamy do ronda na ulicy Pomorskiej. No i jedziemy w teorii na wprost, ale idziemy przez rondo. Czy teraz muszę włączyć kierunkowskaz zjeżdżając? No nie, z tego względu, że nie zmieniamy kierunku jazdy, tak? Jedziemy na wprost. Nie zmieniamy również pasa ruchu, a więc w tym przypadku idziemy bez kierunkowskazu. Czyli jeżeli przejeżdżamy przez rondo, gdzie jest pas na wprost, nie musimy sygnalizować zjazdu ze skrzyżowania o ruchu okrężnym, tak? Śmiejemy się z kolegami z branży. Na różnych spotkaniach branżowych przede wszystkim, że część branży używa tak zwanych prostowskazów. Śmiejemy się oczywiście z tego, ponieważ tak jak powiedziałeś, jest skrzyżowanie ewidentnie, gdzie jedziemy na wprost, nie zmieniamy żadnego kierunku jazdy i instruktorzy nakazują od kursantów, ażeby to włączali kierunkowskaz w prawo. Ja teraz wytłumaczyć dlaczego. Specjalnie zmienię pas.
na ten lewy. Więc włączyłeś kierunkowskaz, zmieniłem pas. No i teraz tak, niektórzy mówią, że teraz na rondzie jadąc w lewo powinienem włączyć kierunkowskaz w lewo. Zmieniasz kierunek jazdy w lewo. I jest to prawidłowe zachowanie. A więc powinieneś włączyć kierunkowskaz w lewo w momencie, kiedy skręcasz w lewo dokładnie. Ale kiedy jedziesz na wprost, nie zmieniając kierunku jazdy, to kierunkowskaz w tym momencie jest zbędny. Okej. Okay. A są w Gorzowie takie miejsca, gdzie kursanci masowo polegają na jeździe, na egzaminie? Tak, pytasz się o przerwane egzaminy w ruchu drogowym. Są takowe miejsca, ale przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że kursanci przede wszystkim oblewają egzaminy na wymuszeniach pierwszeństwa przejazdu. I czy to są skrzyżowania z znakiem A7, ustąp pierwszeństwa, czy to jest włączanie się do ruchu z parkingu, nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu kursanci nieuważnie, po prostu nie wyczuwając odległości prędkości innych samochodów, włączają się do ruchu. I w tym przypadku, no niestety, egzaminator musi tam się... Jestem zaskoczony, bo myślałem, że akurat kursanci to z taką ostrożnością podchodzą do tego, że raczej za dużo przepuszczą pojazdów niż wymuszają, a ja z drugą stronę. Statystyki są nieubłagane, jednak kilkadziesiąt procent, kiedyś czytałem statystyki, chyba około 60% to jest przerwany egzamin na wymuszenie. Okej. Okay. I teraz dojeżdżamy do ronda na Kasprzaka. Podjedziemy do niego z lewego pasa i w tym momencie muszę mieć lewy kierunkowskaz. Dokładnie tak. I całe rondo przejechać na tym lewym kierunkowskazie. Zgadza się. Więc najpierw zmieniasz pas na lewy skrajny. Jestem na lewym skrajnym, podjeżdżam do skrzyżowania. Kierunkowskaz ciągle jest włączony. Zgadza się. I lewym pasem objeżdżam dookoła. Centralną, tak jest. Rondo. Ciągle włączony kierunkowskaz. Na piratów, bo to różnie bywa. Bo tu mają na wprost jedno i tno. Wyłączasz kierunkowskaz i jedziesz na wprost. To jest cała filozofia. I prawego nie muszę. Po co? Okej, no skoro na wprost, to na wprost. Dobra, a powiedz mi, a jak jest... Ale gdybyś zmienił pas na prawy na tym skrzyżowaniu, miałeś taką możliwość, no to wówczas włączyłbyś kierunkowskaz prawy i zmieniłbyś pas z lewego. Mamy zmianę pasa. Wyłączył kierunkowskaz. Okay. No dobra, no to wracamy w takim razie na rondo santockie. To jest również częsta trasa egzaminacyjna z tego względu, że jest to droga o podwyższonej prędkości do 70 km na godzinę. I tutaj też często wychodzi, że kursant nawet nie potrafi włączyć biegu piątego, prawda? A myślę, że warto umieć włączyć bieg piąty. Warto z wszystkich dostępnych skorzystać. Często poza obszar zawodowy, okay. W autostradach i są problemy. Ale to właśnie jedno pytanie mi się urodziło w tym momencie. Czy egzaminatorzy jeżdżą gdzie się im podoba, czy mają trasy, które muszą pokonać? Wiesz co, ja myślę, że doświadczony egzaminator widzi na początku to, co kursant potrafi. To jest kwestia pierwszych 2-3 minut i doskonale wie, gdzie z tym kursantem ma pojechać i co ma sprawdzić. A więc raczej bym tutaj nie szedł w kierunku jakichś utartych, schematycznych tras egzaminacyjnych. Raczej bym tutaj sugerował się przygotować do jazdy w sposób naprawdę bezpieczny i samodzielny i raczej bym tutaj tych tras egzaminacyjnych się nie uczył na pamięć. U tych egzaminatorów jak nie raczej, 15 w każdym raczej momencie. Rozum i schemat. Tak myślę. A powiedz, w aucie są jakieś kamery? Ktoś to nagrywa, ten człowiek egzaminu? Tak, oczywiście. Każdy egzamin państwowy kategorii B jest rejestrowany. Do tego nagrania również kursanci mają później potencjalni klienci w ordu dostęp i ten materiał jest archiwizowany w archiwum przez okres 2 tygodni. Czyli to nie jest tak, że przyjdzie kursant i powie, ktoś mnie specjalnie uwalił, bo jest to nagrane i to można obejrzeć? Zawsze to może sprawdzić, może się od tego wyniku odwołać, a więc nie ma tutaj żadnego problemu. Marszałek województwa jest takim organem, do którego się odwołujemy. Okej, okay, a powiedz, jak jest z przestrzeganiem takiego przepisu? Ja wiem, że nic tak gminnie łamane. Czerwone światło i strzałka zielona w prawo. To jest tak zwany sygnalizator S2, więc należy pamiętać o tym, że przed sygnalizatorem należy się bezwzględnie zatrzymać. Musimy pamiętać również, po co ten sygnalizator w ogóle jest stworzony. On jest stworzony po to, że jeżeli my mamy strzałkę zieloną włączoną, to wówczas ruch płynie również z kierunku zielonego, prawda? Więc w tym przypadku musimy spodziewać się na skrzyżowanie pojazdy, które są na świetle zielonym. Dlatego też ustawodawca nakazuje się nam zatrzymać. Czyli tak bardzo prostym językiem mówiąc, czerwone światło to jest stop, bezwzględne. A dopiero później zielona strzałka, że możesz z zachowaniem ostrożności włączać się do ruchu. A nie, że jak mam zieloną strzałkę, to tempo jest zielona.
Tak, to jest taki proceder w skali kraju, bardzo widoczny, bardzo dużo ludzi właśnie. Myślę, że to z pośpiechu wynika. Troszkę zwolnia przed tą szczaweczką, ale rzadko się zdarza, żeby sprawdzić kierowcę, który się całkowicie zatrzyma. Chyba właśnie jakiś taki pojazd był. Tak, przedzieliśmy właśnie pojazd egzaminacyjny. O właśnie. A jak jest z przekroczeniem prędkości podczas egzaminu? To się zdarza? To się zdarza jak najbardziej. Jeżeli przekroczyłem prędkość powyżej 20 km na godzinę, wówczas egzamin jest negatywny, tak? Natomiast jeżeli przekroczymy do 20 na godzinę, na przykład 5, 10, 15, to wówczas mamy oczywiście upomnienie od egzaminatora i kontynuujemy dalej egzamin. Jeżeli popełnimy drugi raz ten sam błąd, to wówczas egzamin. No dobrze, to jak jest ograniczenie do 50, czy tak jak idziemy w tym momencie, to jak jest 52, to już jest źle? No tak, bo przekraczamy prędkość o 2 km na godzinę. Lepiej jechać jeden dzień niż poza dużo. Tak, no ciężko jechać tak w punkt 52, więc to trzeba z pewną zakładką w dół jechać. Ja myślę, że nikt tutaj nie będzie problemu robił o kilometr czy 2 km. Jesteśmy tylko ludźmi i zdajemy sobie sprawę, że starami jest kursant, który ma wyjeżdżonych minimum 31 godzin, prawda? Natomiast proszę mi uwierzyć, że zdarza się, że kursanci naprawdę przekraczają tą prędkość znacznie mocniej. Okay. Są strefy zamieszkania, strefy rufu i zdarza się, że na przykład w takiej strefie, gdzie jest na przykład 20 km na godzinę, kursant potrafi jechać 50 przykładów, prawda? Teraz dopiero sobie uświadomiłem podczas tej rozmowy, że mam taki nawyk, że prawa ręka, prawy łokieć jest na podłokietniku. Pozostało mi to chyba tutaj się jedzie, z czasów manuala, skrzyni ręcznej, manualnej biegów. Tak. I rozumiem, że gdybym tak zaczął egzamin, to już bym go skończył. Tak, no bo to nie jest jedna zgodna z techniką kierowania, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli mamy do czynienia z szyją manualną, to również ręce, zarówno jak i w przykładni automatycznej, powinny znajdować się dwie na kierownicy. Obydwie. Za 15 trzecia, tak. Okej, okay. I teraz mógłbym dopiero wystartować. Ale z drugiej strony, przecież zatrzymanie łokcia na podłokietniku, mandatu się nie dostaje. I wyobraź sobie, że teraz tobie wybiega sarna z tego pola. I co zrobisz? Lewą ręką. Za dużo nie zrobisz. Jeżeli masz jeszcze tą wiedzę, że trzeba awaryjnie się zatrzymać i wciśniesz hamulec do oporu, no to na pewno w jakiś sposób z tej sytuacji wybrniesz, ale również jest możliwość wykorzystania manewru awaryjnego, skrętu awaryjnego i wówczas, kiedy masz dwie ręce na kierownicy i wybiega tobie na przykład sarna, to przy gwałtownym hamowaniu awaryjnym i skręcie awaryjnym kierownicy w lewo i w prawo, jesteś w stanie tą sarnę ominąć. Okej. Okay. Wracając do egzaminów i do kursantów, jest jakieś miejsce takie szczególne w Gorzowie, gdzie najwięcej ich polega? Powiem tobie szczerze, Maćku, statystyk nie prowadzę, ponieważ do niczego nie jest mi to potrzebne. Natomiast jak słucham kursantów często, którzy do nas przychodzą po egzaminie podziękować za współpracę, to zdarza się, że to Rondo Sandockiej Solidarności sprawia kursantom dużo problemów. Z tego względu, że tam jest po pierwsze duże natężenie ruchu, po drugie jest sygnalizacja świetna. Jest torowisko, więc jeżdżą tramwaje już czynne. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno to torowisko było nieczynne, więc co niektórzy po prostu pierwszy raz widzą od jakiegoś czasu tramwaje. I zdarza się oczywiście, że na tych skrzyżowaniach po prostu albo dochodzi do niewykonania polecenia, albo dochodzi do na przykład wymuszenia podczas zmiany pasa ruchu. No różnego rodzaju błędy kursanci popełniają właśnie między rondem Sandockim a Solidarnością. Okej. Okay. Co pierwsze? Kierunkowskaz czy hamulec? Kierunkowskaz czy hamulec? No to wszystko zależy od... Mam plan skrętu w prawo. Pytanie, jaką masz odległość od tego skrętu? Jaką prędkość masz na liczniku, tak? Jeżeli chodzi o kierunkowskaz, Maćku, to należy go włączać zawczasu. Wyraźnie należy pamiętać, że kierunkowskaz ma komuś pomóc, ma się do czegoś przysłużyć, tak? A więc jeżeli włączymy kierunkowskaz w trakcie skrętu, to on już nic nie pomoże, tak? Ale jeżeli włączymy go zawczasu wyraźnie, no to wówczas powodujemy, że ten kierowca jadący za nami będzie wiedział po prostu na przykład, który pas sobie obrać. No, jeżeli ma dwa pasy na drodze. Poczekaj, tak, muszę skupić, bo tutaj Gorzów to jest w materii budowlanej wiecznie żywy. A tu jakieś nowe rondo powstało. Tak, to jest zmiana organizacji ruchu, ponieważ jest przebudowa ronda gdańskiego. Okej. No to jeszcze musimy chwilę poczekać i myślę, że zanim będzie bardzo ładne. Zanim pojedziemy. Okej, okay, czyli co do zasady raczej pierwszy kierunkowskaz, żeby dać innym uczestnikom ruchu informację o tym, że mamy zamiar skrętu, a dopiero później ewentualnie hamulec. Jeżeli poruszamy ogólnie temat hamulca, to też jakby pragnę przypomnieć, że zgodnie jakby z tego drivingiem, ja bym tego hamulca użył jak najmniej. Tak, jeżeli widzimy w oddali przed sobą światło czerwone przykładowo, to jaki jest sens gazować do tego światła i za chwilę wciskać hamulec, skoro można to nogę z gazu puścić?
skorzystać z rekuperacji, na przykład jeżeli jedziemy na przykład autem, nie wiem, czy hybrydowym, czy elektrycznym. Niech ten akumulator się doładowuje. W tym momencie mam dużo mniej zużycie paliwa. Jeżeli chodzi o klocki hamulcowe, również tutaj zachowują dłuższą żywotność. A więc uważam, że ja z hamulca ogólnie prywatnie, jak jeżdżę i jak uczę kursantów, bardzo rzadko korzystam. Proszę mi uwierzyć, naprawdę. Czyli hamulec na samym końcu. No dobrze, a co byś jeszcze poradził kierowcom jeżdżącym po gorzowskich ulicach, żeby było bezpiecznie? Albo co najczęściej jest ich takim przewinieniem? To nie jest kwestia gorzowskich kierowców. Ja myślę, że to jest ogólnie kwestia mentalności Polaków. My jesteśmy takim narodem bardzo szybkim, bardzo czasami nawet niebezpiecznym. No, nawet kilka dni temu jechałem sobie prywatnie wieczorem przez nasze piękne miasto i nie wiadomo, co spowodowało kierującym tirem przede mną, ale zaczął bezzasadnie zmieniać pasy z lewego na prawy, z prawego na lewy, bez kierunkowskazu, zajeżdżając drogę. Nawet ja byłem świadkiem w momencie, kiedy po prostu tuż za rondem Solidarności wjechał mi na lewy pas ruchu przed samą maską, tym wielkim pojazdem, i gdybym nie wcisnął hamulca, gdy nie miał trochę więcej oleju w głowie, to pewnie bym po prostu w niego jakby wjechał, tak? I właśnie o tej brawurze tutaj mówimy, tak? Żeby nawet dojechać do tego celu, nie wiem, 2 czy 5 minut później, ale zróbmy to bezpiecznie. Pamiętajmy również, że po tych drogach jeżdżą również kierowcy z mniejszym doświadczeniem, kierowcy, którzy dopiero co zdali prawo jazdy. I moglibyśmy również po prostu pokazać im przykład, żeby wiedzieli po prostu, czego mogą się jeszcze doskonalić. A taka braworowa jazda później powoduje, że kierowcy na to patrzą i niestety również te złe nawyki po prostu od tych złych kierowców pokazują na drodze. No i wówczas jest niebezpiecznie, tak? A więc łamanie pierwszeństwa, wymuszanie pierwszeństwa, jeżdżenie po liniach ciągłych, brak kierunkowskazów. To jest takie moje zdanie cwaniactwo drogowe. Ja na przykład się pod tym nie podpisuję. Okej, ale z tego co mówisz, to raczej zalecasz takie myślenie na drodze, nie tylko o sobie, ale i o innych uczestnikach. I planowanie. To jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze jak z kursantem zaczynam ogólnie proces szkolenia, to zaczynamy od mówienia o tym, jak należy na tą drogę patrzeć, tak? Pamiętajmy, że jak jesteśmy pieszymi i nie jeździmy samochodem, to zazwyczaj idąc chodnikiem patrzymy sobie pod nogi, tak? I nagle ten kierowca przychodzi po 18 latach na prawo jazdy i jeżeli nie powiemy mu, że należy patrzeć horyzontalnie, bardzo daleko, to on patrzy również za maskę, tak? A jeżeli patrzymy za maskę, to nie przewidujemy, nie planujemy, nie dostrzegamy. A co to znaczy horyzontalnie w tym przypadku? To znaczy patrzeć tam, gdzie się droga kończy, tak? A więc przed sobą widzimy blok i jest ten żółty blok, widzimy również przejście, widzimy również dwa pasy, widzimy sygnalizację świetlną, skrzyżowanie i tak dalej, prawda? Możemy sobie zaplanować po prostu zarówno dojazd do tego skrzyżowania, możemy sobie zaplanować, którym pasem dojedziemy i tak dalej, prawda? Wiesz, że to tak nie jest wcale łatwo na tym czerwonym świetle przy zielonej włączonej strzałce do zera jechać? Zgadza się, ale powiem szczerze, to ja też prawo jazdy mam już wiele, wiele lat i jednak potrafię to zrobić i nie mam z tym żadnego problemu naprawdę. A masz jakiś mandat? Nie mam mandatu. To zazdroszczę, Wracamy do rond, bo to chyba jest największa zmora gorzowskich kierowców. Wjeżdżam na rondo, które ma dwa pasy z pasa zewnętrznego i objeżdżam pasem zewnętrznym całe rondo, żeby sobie zawrócić. Czy to jest manewr prawidłowy? Objeżdżanie ronda zewnętrznym pasem. Uważam, że jest to manewr nieprawidłowy. I dlatego, że dochodziło do wielu kolizji, między innymi w Gorzowie, to zauważ, że na wielu skrzyżowaniach jest inżynier ruchu oznakował te skrzyżowania, żeby jeszcze bardziej pokazać kierowcą, tak jak w tym przypadku, z którego pasa... Mówisz o pionowym oznakowaniu. Mówię o oznakowaniu pionowym, jak i poziomym również. Są też czołgi na jezdni wymalowane i należy się do tego oznakowania poziomego i pionowego. Czyli jak mamy tutaj strzałeczkę, że z tego pasa tylko na wprost, to musimy go zmienić. Czy na wprost może jest z dwóch pasów, prawda? Mam tak, to, ale tylko z tego pasa, na który teraz wjechałem, możemy to rondo objechać, niejako zawrócić. Oczywiście, tak. Kierunkowskaz, pamiętaj. Zawczasu. W tym momencie? Oczywiście. Już. No tak. No. I po egzaminie. No za takie rzeczy się nie obrywa, na szczęście. Okej. Okay. Jedziemy teraz to rondo dookoła. I teraz mnie strasznie irytują takie sytuacje. Nie wiem, czy będę potrafił to wytłumaczyć w sposób jasny i klarowny. Już nie muszę. Czy muszę? Na prost. Okej. Okay. Takie, kiedy kierowca będący na pasie zewnętrznym na rondzie
Zewnętrznym czy wewnętrznym? Zewnętrznym. Okay. Chce zjechać w prawo, ale nie na pierwszym zjeździe, tylko na kolejnym. I już włączył kierunkowskaz. I co wtedy? Nie ja bym takiego zastrzelił, nie wiem czy można. Pytanie, powiedz mi jeszcze raz. Mamy rondo, jestem na pasie zewnętrznym. Tak. Znaczy, przepraszam, nie ja, jakiś kierowca tak. Na pasie zewnętrznym. Tak. I chcę zjechać z ronda w prawo, okay. Ale nie na pierwszym zjeździe. Tylko na kolejnym. Mm-hmm. Ale już przed tym pierwszym zjazdem włączył kierunkowskaz. No to wprowadza błąd innych uczestników. Bo to aż prosi się o to, żeby tam była kolizja jakaś. Dokładnie tak. Więc zdecydowanie takie rzeczy nie. Pytajmy również, że na skrzyżowaniu ruchu okrężnym stosujemy zasadę prawej strony, tak? Więc jeżeli na przykład chcemy zjechać z tego skrzyżowania wewnętrznym pasem, a ktoś jedzie prawym pasem, no to policjant w trakcie kolizji czy po kolizji zapyta się, kto kogo miał z prawej strony, tak? Bo często dochodzi do tego, że kierowcy na przykład zjeżdżają z tego skrzyżowania lewym pasem. Mówię o takich skrzyżowaniach nieoznakowanych, bo wiadomo, że jeżeli mamy skrzyżowanie oznakowane, to jeszcze też warto później mieć świadków, że ten kierowca jechał tak, a nie inaczej, prawda? Bo on powie, że jechał inaczej i wtedy jest po prostu słowo przeciwko słowu. A więc mimo wszystko uważam, że jeżeli z tego skrzyżowania zjeżdżamy, to albo zjeżdżajmy prawym pasem, a jeżeli chcemy zjeżdżać lewym pasem, to pamiętajmy o tym, że warto jeszcze się wychylić przez prawe ramię, spojrzeć w lusterko, czy na pewno z prawej strony nie jedzie jakiś niedzielny kierowca, nawet tak jak powiedziałeś, prawym pasem, po co sobie później stwarzać problemy, tak? Pojawił się pomysł na zmianę przepisów, by z ronda można było zjechać wyłącznie z prawego pasa. Dobry pomysł? Myślę, że dobry pomysł. Bardzo często też się tworzy w tych nowoczesnych skrzyżowaniach takie zjazdy bezkolizyjne. I to jest chyba moim zdaniem przyszłość skrzyżowań, żeby skręcając w prawo, hybrydowy, sobie nie krzyżować drogi. No to mają swoją nazwę. Mówisz o... To przybijają kościółku. Jeszcze jednym skrzyżowaniu, ale... Tam jest półturbinowe skrzyżowanie, ale to jest jeszcze inne. Natomiast jak najbardziej takie skrzyżowania się w Europie sprawdziły i uważam, że w Polsce one również się sprawdzą. Natomiast są to skrzyżowania, które są drogie w budowie, dlatego też włodarze miast nie mogą sobie pozwolić w swoim budżecie, żeby takie skrzyżowania w każdym miejscu w mieście stawiać. Nie będę ukrywał, że byłem onieśmielony jazdą w twojej obecności, bo jak patrzę na to instruktor, jednak trochę to inaczej wygląda. Pamiętaj, że najważniejsze macie jest bezpieczeństwo. Ważne, żebyśmy nie robili krzywdy innym kierującym i po tej jeździe można ocenić. Czułeś się bezpiecznie? Że po pierwsze czułem się bezpiecznie, po drugie nie stwarzaliśmy problemów innym kierowcom. Oczywiście zmieniałeś pas, ale robisz to w sposób bezpieczny, z kierunkowskazem, z lusterkiem, więc myślę, żeby każdy kierowca tak jeździł, jak ty pokazałeś dzisiaj, to byłoby w Polsce znacznie bezpieczniej. Ale czy egzamin bym zdał? Tak, oczywiście. O, kamień serca. Tylko o rękach, żeby za 15 trzecia, bo ten nawyk, który masz, no trzeba niestety, ale na egzaminie wyeliminować. Uff. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Damian Badura. Instruktor? Egzaminator też? Tak, mam również skończone szkolenie na egzaminatora w Gorzowskim Wordzie, również instruktora techniki jazdy, a więc z biegiem czasu rozwijam się cały czas i mimo, że jestem instruktorem już z wieloletnim stażem, to cały czas się rozwijam i podnoszę swoje umiejętności. Bardzo dziękujemy, Damian. Wielkie dzięki. Dziękuję za zaproszenie.